Złożyłem w 2012 roku w IPN-ie w Katowicach dokument odnaleziony w archiwach rodzinnych, spisany w 1990 roku przez rodzeństwo Alinę i Janusza Ujeńskich, którzy byli świadkami okrutnej zbrodni dokonanej w lutym 1945 roku na rodzinie Mackiewiczów z synami i ich przyjacielu Jerzym Piwowarczykiem. Wielu mieszkańców Ostrów Górniczych wiedziało o tej zbrodni, ale w okresie stalinowskim, a nawet jeszcze dłużej, ludzie bali się o tym mówić, bo żyli wciąż oprawcy tej zbrodni. Teraz, 70 lat po tej hańbie, stoimy tutaj, by uczcić, upamiętnić i modlić się za duszę pomordowanych. Zbrodni dokonano na żołnierzach AK, dlatego też 21 grudnia 2013 roku Światowy Związek Żołnierzy AK postawił nowy krzyż w miejscu wrzucenia zamordowanej rodziny Mackiewiczów do szybu kopalni Stara Dorota. Wierzę głęboko w to, że dzięki ludziom dobrej woli stanie tu okazały pomnik, co najmniej taki jak ten w pobliżu, upamiętniający żołnierzy radzieckich, którzy w 1945 roku przekazali władzę bandytom bezkarnie mordującym ludzi niezwiązanych z władzą komunistyczną. Niech miejsce to stanie się miejscem pamięci narodowej. Niech przypomina potomnym, kto i przez kogo dokonywano masowych zbrodni. Jest tutaj z nami pan Tadeusz Górka z Ostrów Górniczych, który nie dał się zeznać w IPN-ie prawdy o tej zbrodni. Jestem przekonany, że zeznania pana Górki i oryginalny dokument, który złożyłem w IPN, powinny być podstawą do historycznego potwierdzenia prawdy o dokonaniu mordów w Ostrowach Górniczych na byłych żołnierzach AK. To jest ten dokument, proszę państwa. Kopia tego dokumentu oryginalnego, spisanego przez państwa Ujeńskich. Oczywiście dokument jest w IPN-ie. Dziękuję bardzo.